No ja nie wiem, proszę Państwa, czy Państwo to samo widzicie, co i my, że właściwie trumienka jest dla, tak to finanse, bo jak co jak, ale dzisiaj nie powinna baba wydzwaniać późno po południu, w sobotę, tak to finanse, w sprawach finansowych, a jeszcze taka jakaś, wiesz, zadziorna, że i postrasza, i nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że za mobbingowanie, molestowanie osób niepełnosprawnych to może mieć karę. Czy będzie jej wstyd, czy nie? No nie wiem, ale jeżeli na przykład we Wrocławiu, jutro, pojutrze, bo z tą linią misią to jest różnie, będą ją wytykać palcami, a ty lichwiaro, a to różnie może być, różnie może być. Przecież, proszę Państwa, ludzie są tak bardzo agresywni i jeżeli chodzi o te swoje poglądy, to strasznie tego wszystkiego pilnują. No i jak do kościoła, to do kościoła, ja wiem, że u badaczy Pisma Świętego, tam Saska Kępa, tu w Warszawie na Zakopiańskim, bo tu Warszawa jest katolicka, badaczka Pisma Świętego też z kuchni, zewsząd, dzieciarnie zbierała, teraz modlimy się. Wszyscy słuchamy wykładu i nie ma tak, że tu jedni siedzą na sali Królestwa, takiej ubadaczy Pisma Świętego. Podobne to jest, bo to przecież oni kiedyś byli jako świadkowie Jehowy. Proszę Państwa, muszą wszyscy siedzieć i słuchać Biblii, a tutaj u tych różnych takich są podziały, nie dość, że są leniwi, to jeszcze i sami się też dzielą, gdzie oni tam będą Słowa Bożego słuchać. Na podziały na mądrzejszych i głupszych, albo jeszcze wyżej tam się pną, daj kurze grzędę, to ona powiedziała, że ja jeszcze wyżej siedzę. Na najmądrzejszych, na naj. No to więc Jezus Chrystus powiedział, abyście nie nazywali siebie rabbi. Rabbi to jest nauczyciel, to jest faryzeusz, to jest saduceusz, to jest ktoś nad tobą, że ty jesteś ciołkiem, kołkiem, rozporowym, ciemna, durna i głupia, plebs. Parafianka, bo to też na katolicyzm przeszło potem, a oni są jako docent, doktor habilitowany, kształceni i uczeni bardzo. Także nie wolno tego, abyście nigdy na ziemi ojcem nie nazywali, bo jeden jest ojciec Jehowa, ten wasz w niebie, a wy wszyscy jesteście braćmi, nauczycielem, abyście rabbi właśnie, tak jak że się powtórzę, nikogo nazywali, abyście nikogo nie nazywali rabbi, nauczycielem, prawda? Bo jeden jest tylko nauczyciel, wasz Jezus Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. No całe mnóstwo rzeczy, o których Jezus wspomniał. Dlatego też widzicie Państwo, no tak to finanse znalazło się w takiej sytuacji, że ludzie mogą nie chcieć tego tak to finanse, a w Warszawie tu zwłaszcza ludzie nie chcą żadnych takich pożyczek, bo nie chcą pieniędzy tracić na głupoty.